To jest Luni. Luni chce, abym wbił 555 tysięcy subów. Czy pomożesz nam zostawiając suba i łapkę w górę? Cześć, tu Ernest. Wracam do was z kolejną porcją ciekawostek. Dzisiaj odkryjemy sekrety eventu, informacje o powrocie na starą wyspę i nie tylko. Zacznijmy od najnowszej okładki Fortnite na trzeci sezon, którą można już zobaczyć przedwcześnie na konsolach Nintendo. Sama okładka nam za wiele nie mówi, zresztą jak co sezon. Ale ciekawe jest to, że w tym rozdziale co sezon na okładkach Fortnite zachodzi słońce. Tak wyglądała w sezonie pierwszym, drugim i trzecim. Zapowiada się na to, że na okres halloweenowy, czyli koszmarów czar, zapadnie noc. To może symbolizować stan wyspy. Z początku było jasno i pogodnie, a w efekcie wybuchu wojny staczamy się w dół. Najciemniej będzie tuż przed świtem. Oj, by the way, twórcy gry zaktualizowali grafikę busa bojowego. Wygląda teraz 100 razy ładniej. Dalej, w czerwcowej ekipace Fortnite na pole bitwy wkracza uderzeniowy dowódca Mecha, zaprogramowany do wielkich czynów. A może działa z własnej woli? Ciekawy opis. W zestawie Mecha jeszcze jest plecak lekki kondensator, który na pierwszy rzut oka wyglądał mi na miecz, ale to tylko rezerwa zasilania. Co ciekawe, nowy Mech skrywa pewien sekret. Gdy założymy na Mecha zbieraki Ganara z karnetu, Mech się buguje, ujawniając swoje mechaniczne serce. Taki szczegół nie pojawił się tu bez powodu. Nie ma go na starym mechu pod napierśnikiem. Tylko do czego to będzie służyć? Co jeśli to działa podobnie do miotacza piersiowego Ironmana? Słuchajcie, asem w rękawie mecha może być symboliczny i potężny promień w kształcie serca w stronę złego orionego reżimu. Warte uwagi jest też nowa, lewa ręka mecha. Na przedramieniu lewej ręki 2.0 Paradygmat zamontowała nos rakiety siódemki, wyposażony w 4 lasery. Te same, które aktywują się przed wejściem w tryb przebijania się przez rzeczywistość Fortnite. Być może zostanie ona użyta podczas przebijania się do pętli. Do tego zaraz wrócimy, bo to nie wszystko. Mam do was jeszcze moje pytanko. Jak planujecie się ubrać na event w grze? Ja myślałem, żeby założyć bananka. Najlepszego kierowcę na wyspie. A wracając, to Fortnite przed eventem rozsyła twórcom z całego świata puzzle, które finalnie ułożył się w zwiastun. Pierwszym adresatem był Ali A. Następny kafelek trafił do hiszpańskiego twórcy Hiper, trzeci fragment przesłano Rafie i Farelowi z Polski i tak dalej. Po połączeniu tych dostępnych dzisiaj puzzli powstaje taki oto obrazek. Po środku zostanie ujawniony oczywiście mech i kto wie, może jakaś sekretna funkcja tej blaszanej machiny, konkretnie ta na klacie i lewej ręce. Na razie wiemy, że ma rakiety powracające z pierwszej wersji mecha, schowane w swojej lewej nodze, a na prawym bicku ma jakieś potężne działko. Za mechem za to jest hologram trasy. Po wejściu na event tunele zabiorą nas do miejsca, które widzimy w tle lobby, do bazy Paradygmat na lodowym księżycu. Tutaj siedzimy za starami mecha i odbędziemy lot z lodowego księżyca do świata Fortnite. Na czerwono zaznaczono trasę lotu i prawdopodobnie to właśnie tutaj zostanie wykorzystana ta głowica rakiety siódemki. To nie jest Pokeball ani Starkiller, tylko bańka świata Fortnite, która dryfuje w kosmosie i chroni punkt zerowy przed ingerencją z zewnątrz. Na różowo został podkreślony punkt zerowy, serce świata Fortnite, nad którym obecnie znajduje się zderzacz. Ciekawi mnie, dlaczego wyspa rozdziału trzeciego zdaje się być na dole hologramu? Wyróżnia ją charakterystyczny, spłaszczony profil piaszczystych gór, których nie było na wyspie rozdziału drugiego. A tutaj widzimy bardzo wysoką górę, podobną do tej z rozdziału drugiego. Może przybijemy się do tej bańki po drugiej stronie, żeby jakoś zaskoczyć UR. Do tego jeszcze w tym filmiku wrócimy. Jeszcze mała ciekawostka. Głowica rakiety na lewej ręce mecha ma reaktywne dysze rakietowe, które aktywują się na przykład, gdy używamy sprintu bojowego. Po drodze chciałbym bardzo podziękować za wasze wsparcie z kodem Ernest. A oto kilku z moich wspierających. Co śmieszne, dzisiaj do sklepu weszły plecaki w formie Pacmana i duszków Pacmana oraz emotka, która jest dosłownie grą w Pacmana nad naszą głową. A już niedługo powinny wejść skiny pilotów mecha. Dalej, przekażę wam teraz podpowiedź od Cyphera PK. Cypher PK, tak samo jak Tabor Hill, raz na jakiś czas, również otrzymuje podpowiedzi na event czy jakiś nowy sezon. Tym razem dał znać, że podczas eventu postać, która będzie kontrolowała coś, z czym mech będzie walczył, może zginąć. Na naszym celowniku podczas eventu będą UR i ich machina zagłady. No i kto z nich mógłby zginąć? Jedną z możliwości jest Dr. Sloan, dowódczyni UR na wyspie. To bardzo ważna postać, która igra z losami wyspy już od dawna i jej zniknięcie byłoby ważnym wydarzeniem. I słuchajcie, wtedy na pole bitwy mógłby w końcu wkroczyć Geno, założyciel urojonego reżimu, pracujący nad punktem zerowym w ukryciu na przestrzeni wszystkich rzeczywistości. Do tego jest prawdopodobnie ojcem sióstr urojonej i reżim, a już na pewno jest Nemezis Fundamenta, lidera siódemki. Drugą opcją jest przydupa Sloan Gunnar. Nie jest on aż tak ważną postacią, ale miał dosyć spory kawał czasu na ekranie w różnych eventach, zwiastunach i ekranach czytywania. Z innych
dobrych newsów, Klombo powraca! Kilka tygodni temu na wyspie pojawiły się usypane, śpiące Klombo. Najpierw twórcy gry zwrócili naszą uwagę na ich powrót, dodając sekretne wyzwania i kichnięcia Klombo działające jak gejzery. Do tego w plikach gry pojawiła się sekretna animacja cieszynki dla Klombo. Ale to nie wszystko. Odkąd pojawiły się pierwsze Klombo, z każdym tygodniem wyskakiwało coraz więcej śpiochów. I co ciekawe, zaczęły się one zbliżać ku zderzaczowi. Ostatnia taka zmiana zaszła wczoraj i zobaczcie sami, jak blisko zderzacza drzemiał Klombo. Gdyby tego było mało tu na evencie, prawdopodobnie Klombo powrócą w wielkim stylu i miejmy nadzieję, że będą po naszej stronie i na następne sezony. Dalej, Dwayne The Rock Johnson ogłosił, że będzie jednym z gości specjalnych na wydarzeniu Summer Game Fest 9 czerwca. I co bardzo fajne, dał znać, że opowie o m.in. swojej roli fundamenta Fortnite. Ja osobiście mam nadzieję, że poznamy ciekawostki z zakulis pracy nad eventami Fortnite i kto wie, może i zapowiedź jakiejś animowanej serii o historii siódemki. Od czwartku 9 czerwca od godziny 14 czasu polskiego w Fortnite będzie emitowany koncert artysty muzycznego Jen Hoshino w trybie kreatywnym. Z tej okazji do sklepu wejdziemy odkaz jego teledysku, która powinna wyglądać tak. A za darmo za obejrzenie koncertu w trybie kreatywnym będzie graffiti. Swoją drogą to artykuł o tym wydarzeniu zdradził nam, że sezon trzeci rozpocznie się noc po evencie w niedzielę 5 czerwca. My to już wiedzieliśmy, ale w końcu mamy oficjalne potwierdzenie. Przekażę wam jeszcze kilka innych ciekawostek. Jak już pewnie zauważyliście, na tle tych zwiastunów jest charakterystyczny fioletowo-różowy kosmos, otaczający świat Fortnite. Cofnijmy się w czasie do eventu odwrócenia wyspy, kiedy to Królowa Sześcianów podjęła próbę całkowitej anihilacji rzeczywistości Zero. Dzięki mocy kostek Królowa rozerwała bańkę świata Fortnite, odsłaniając ją na ten sam kosmos, gdzie czekała flota statków kosmicznych jej armii. Na szczęście udało się ją nam powstrzymać, odwracając wyspę, ale i piramida z kostek prawdopodobnie została po drugiej stronie. Co ciekawe, dzisiaj możemy zaobserwować, jak zderzacz wystrzeliwuje raz na jakiś czas podobne złote promienie energii w niebo. Do tego z podchodów rebelii w sekretnej bazie UR wiemy, że zderzacz ma potencjał zniszczyć cały świat, tak jak sześciany królowej. Stąd się wzięła ciekawa teoria, że UR może wykorzystywać podobną energię, co królowa sześcianów. Zanim jeszcze zderzacz został wzniesiony z podziemi, początek w swoich głosówkach dał znać, że od razu rozpoznał niepokojące sygnatury energii, które generuje. Dla niewtajemniczonych początek był królem sześcianów, ale gdy poznał ich prawdziwe oblicze, to, że są w stanie podbijać i niszczyć całe światy, postanowił się od nich odciąć. Jego miejsce zajęła królowa sześcianów i porównując ich wygląd widać podobieństwa charakteryzujące władców sześcianów. Wiedząc to, nie dziwię się, że miał flashbacki, słysząc o zderzaczu i jego możliwościach. Poza tym początek powiedział coś ciekawego w swoich głosówkach wyzwań rebelii 11 tygodnia. Z jego zadań dowiadujemy się, że paradygmat dalej nie odpowiedziała siódemce i trzeba aktywować sygnalizatory awaryjne. I po wykonaniu tych zadań początek mówi... Widzimy się po drugiej stronie pętlarzu. Może to być najzwyklejsza przenośnia. Do zobaczenia po drugiej stronie, czyli po evencie. Albo być może tymczasowo odwiedzimy albo chociaż przelecimy przez świat Fortnite po drugiej stronie, gdzie znajduje się wyspa rozdziału drugiego. Ale to tylko pomysł. Anglojęzyczna aktorka głosowa Królowej Sześcianu podała dalej posta Fortnite po evencie z emotką ciekawskich oczu. Kto wie, może szykuje się jej powrót albo przynajmniej jakaś wzmianka? Choć to też tylko pomysł, bo ona nalega, że to nic z tych rzeczy. Na koniec dodam fajne info od Will of Fortnite. Według jego znaleziska w plika gry podczas eventu ma zostać użyty klon naszej postaci. Ta funkcja została już wykorzystana na koncercie Ariany Grande, kiedy to sięgaliśmy dłoni naszej własnej postaci. Ciekawe, co będzie tym razem. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym. Go ahead.